Cześć, Paweł Domański, to jest RS News, a to jest hangar szczecińskiego aeroklubu, który pamięta jeszcze początki lotnictwa niemieckiego Szczecina. Nie pamięta natomiast żadnego poważniejszego remontu. Na razie deszcz kapie tu przez dziurawy dach na nowe samoloty, ale według zapowiedzi miejskich urzędników może się tu wiele zmienić. Miasto zleciło warszawskiej firmie opracowanie dwóch dokumentów, które określą zakres prac remontowych i to, w jaki sposób lotnisko będzie działać po modernizacji. Problemem jest tu z całą pewnością podmokły teren. Po każdym większym deszczu kołowanie samolotów jest niemal niemożliwe, a lądowanie zwyczajnie niebezpieczne. Właśnie z tego powodu zarząd aeroklubu zastanawia się, czy odwołać tegoroczny piknik lotniczy. Decyzja zapadnie we wtorek. Celem urzędników jest doprowadzenie do tego, by domskie lotnisko obsługiwało ruch komercyjny w kategorii tzw. General Aviation, czyli loty turystyczne, biznesowe, szkoleniowe, ratownicze i sportowe. A my zmieniamy temat. Oczy całego świata zwrócone są dziś na Barcelonę po kolejnym zamachu terrorystycznym. Hołd ofiarom zamachów oddali również szczecinianie. Tablica ku pamięci ofiar zamachu w Barcelonie stanęła w Alei Kwiatowej. Po południu kwiaty pod nią złożył prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zatrzymują się przy niej także mieszkańcy. W ten sposób upamiętniają 14 osób, które zginęły pod kołami rozpędzonej furgonetki w stolicy Katalonii. Ten sam zamachowiec ranił również około 100 innych osób. Kilka godzin później kolejny rozpędzony samochód wjechał w ludzi w hiszpańskiej miejscowości Cambrils. W akcji policji zginęło tam 5 terrorystów. 37 lat temu stanęły dwie szczecińskie stocznie. Później dołączyły do nich kolejne zakłady pracy. Tak rozpoczął się szczeciński sierpień 1980 roku, czyli największa fala strajków na Wybrzeżu, która spowodowała podpisanie porozumień sierpniowych. W stoczni szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego w poniedziałek rano praca przebiegała normalnie, mniej więcej do godziny 9. Później Warski stanął. Pod bramą stoczni zgromadziło się wtedy około 5 tysięcy osób. Zorganizowano spotkanie załogi z dyrektorem. Nic ono jednak nie dało. Strajki w Szczecinie trwały 13 dni i zakończyły się podpisaniem porozumień 30 sierpnia 1980 roku. Kibice i piłkarze muszą jeszcze poczekać. Optymistyczny wariant szczecińskich urzędników zakładał, że budowa nowego stadionu Pogoni rozpocznie się jeszcze w tym roku. Teraz jednak sam prezydent przyznaje, że tak się nie stanie, ale miasto ma jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wykonanie prac. Tym razem przesunięcie terminu budowy wynika ze zmian, jakie trzeba było nanieść na projekt w związku z decyzją o budowie czwartej trybuny. Dodajmy, że pierwsza deklaracja prezydenta Piotra Krzystka o budowie nowego stadionu padła już w 2006 roku. Stadionu wciąż nie ma, ale jest już powołana spółka miejska odpowiedzialna za jego budowę. Nowy stadion Pogoni ma kosztować około 180 milionów złotych. Policki, a zarazem najbardziej znany kajakarz świata Aleksander Doba zbliża się do Europy. Na Facebooku zapowiada, że jego trzecia transatlantycka wyprawa kończy się za niecałe 2 tygodnie. Na profilu facebookowym pojawiła się relacja Doby po pokonaniu ciężkiego sztormu, kolejnego zresztą na trasie ze Stanów Zjednoczonych. Ten, jak pisze sam podróżnik, miał siłę 8 stopni w skali Beauforta. Teraz kajak Olo zmierza pewnie w stronę kanału La Manche. Kajakarz szacuje, że uda mu się dotrzeć do mety swojej trzeciej transatlantyckiej wyprawy 30 bądź 31 sierpnia, za nim już ponad 3800 mil morskich wiosłowania. Kilkanaście osób chce studiować winiarstwo na ZUCie. To pierwszy taki inżynierski kierunek w Polsce i są jeszcze wolne miejsca. Studenci tego kierunku poznają tajniki uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej. Będą umieli samodzielnie prowadzić winnice i winiarnie. Studenci będą uczyć się, jak robić wino, m.in. w winnicy uczelnialnej w Ostoi. Studia stacjonarne trwają 3,5 roku, niestacjonarne 4 lata. Jeśli hodujecie winogrona, możecie być pewni, że dziś po południu będą naprawdę dobrze podlane. Synoptycy przewidują na wieczór dość obfite opady deszczu, za to jutro dużo słońca i ciepło, ponad 20 stopni. W niedzielę znów deszcz i lepiej się do niego przyzwyczaić, bo padać ma przez cały tydzień. Więc jeśli ktoś chce polatać, najlepiej jutro. My z kolejnym RS News startujemy w poniedziałek. Do zobaczenia i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!